tej strony JJ i witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. W ostatnim odcinku prosiłam was o to, żebyście zostawili 10 tysięcy łapek w górę. Wy zostawiliście aż 16 tysięcy, za co serdecznie wam dziękuję, wielkie serducho dla was. A ja dzisiaj wywiązuję się z umowy i nagrywamy kolejny odcinek. Ale hola hola, moi drodzy, zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, przypominam, że wraz z Citroxem, Yoshihito Majosim, Kremolem oraz Admirosem organizujemy dla was konkurs na 4000 gemów. Wystarczy, że wbijecie teraz w link, który znajduje się w opisie tego filmu i zafollowujecie nasze Instagramy. Do tego nie zapomnijcie strzelić łapeczki w górę oraz subskrybować kanału z dzwoneczkiem, ponieważ konkurs jest tylko dla subskrybujących. Witamy razem ponownie, moi drodzy. Dzisiaj razem z Justyną przygotowaliśmy naprawdę bardzo fajny challenge, w którym będziemy rywalizowali między sobą. Gramy po dwa mecze. Osoba, która przegra, kupuje drugiej osobie skina, ale to jest wszystko zależne od tego, ile zwycięstw będziesz miał na swoim koncie. Jeżeli ani razu nie wygrasz, to oczywiście nie otrzymasz skina. Jeżeli wygra Justyna raz, to ja jej kupuję skina, ale takiego jak ja chcę. A jeżeli wygra Justyna dwa mecze pod rząd, oczywiście wtedy ona wybiera skina, jakiego tylko sobie zechce. Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją zasady, a my teraz przechodzimy do rozgrywek. Bang! Okej, moi drodzy, przechodzimy do pierwszej rozgrywki. Ja sobie dzisiaj zagram nowym brawlerem Rosie. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Przypominam o łapkę w górę. Jeżeli zostawicie pod tym odcinkiem 10 tysięcy łapek w górę, to nagrywamy kolejny odcinek. Mamy pierwszą skrzynkę. Musimy to rozegrać na spokojnie. Dobra, jest druga. Tam na dole jest trzecia, ale boję się, że tam już na dole ktoś po nim idzie. Strefka już się zrobiła. Będziemy tak się chować powoli w krzaczkach. O, tam są jakieś gień. Dobra, nie, tutaj nie idziemy. Tutaj nie idziemy. Kiki mi tutaj chyba się namęczali. Kurczę, uciekaj, JJ! Dobra, po nim. Kolejna skrzynka. Kurczę, same Rosie na tej mapie są. Mam już 5 dżemików. Będę tu na razie siedzieć w tych krzakach, żeby nic nie zepsuć. 6 zadymiarzy jeszcze zostało. W sumie chyba to jest najlepsza taktyka na Rosie, żeby się przyczaić w krzakach. Tutaj idzie jakiś Los Hermanos. A, będzie starcie! Wielkie starcie! 2 zadymiarzy zostało. Idzie tutaj i ma ulta, o nie! Najgorzej. Zabijemy ją na pewno! Mamy radę! Jest! Udało się! Pierwszy win! Jesteś numerem 1, plus 8 pucharków. Fantastycznie! Wow, moi drodzy, co tu się wydarzyło? Justyna wygrała pierwszy mecz, czyli będę musiał kupić jakiegoś skina. Tylko teraz kwestia, czy wygra kolejny mecz i czy to ona będzie decydowała, jaki to będzie skin. Mam nadzieję, że przegra i kupię jakiegoś śmiesznego. Wtedy będzie beka. Okej, lecimy z meczykiem pierwszym. Co my tu mamy? Pierwszą skrzyneczkę. Ja gram Piperką na tej mapie. Ona jest naprawdę obszerna, więc powinno być dobrze. Mamy jakąś Rosie. Dajcie znać w komentarzu, czy też powoli nie lubicie Rosie, ponieważ jest jej za dużo prawie na każdej mapie. No i jak to teraz tak ładnie ugrać to? No rozwal tą skrzyneczkę, proszę cię. Dobrze, dobrze. I dziękujemy panu za uwagę. 34 zostało tylko. Halo, leżysz. Przyjacielu, leżysz. Jak to rozegrać tak, żeby było dobrze? Ten Dynamite może mnie tutaj w każdej chwili sprzątnąć. Zdążę. Dobra, 2 HP. Nieźle, nieźle. Uciekamy teraz. Zresetujemy sobie HP. Idzie Rosie, a tu Shelly. Tą Shelly mogę jeszcze w miarę ustrzelić, jeżeli mi się uda ją trafić. Ale ona chyba poczeka, a strefka przyjdzie. Jedna bomba, druga bomba. I co będzie? Co będzie z tego? No nie, trzeba poczekać. Trzeba poczekać. Mamy 3 naboje już załadowane w parasolce. Kurde. Rosie. Nie no, najgorzej z tą Rosie teraz. Chodź, kochaniutka. Kochanienka. Dobra, tu jest. Meteoryt leci na mnie, najgorzej. 2700 dostała Shelly. Tą Rosie, właśnie wolałbym pierw Rosie dobić. Dopiero...
resztę pajacować. Dynamite do mnie podjeżdża. 2400. Rosie nie ma ulta. Jest na strzała, tylko jakoś fajnie to wykorzystać, że trafić. Dostała? Ajajajajajajaj. 7, ona dalej ma 7. Najgorzej, tego Majka mogę ściągnąć na jedną bombę. Ciężko będzie z tą Shelly. Przepraszam, Rosie, będzie bardzo ciężko. Cyk. 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 Tu tego Michaela nie mogę trafić, najgorzej. Czy Shelly zabiła Rosie? Tak! Tak! Najgorzej, padłem! O Jezus! No to co? Czyli 1-0 dla JJ. Okej, moi drodzy, zaczynamy kolejną gierkę. Krystian przegrał, więc mam szansę być dzisiaj lepsza i wygrać dwie gierki. Gram znowu Rosie, no bo za pierwszym razem poszło mi bardzo dobrze, więc myślę, że tym razem też tak będzie. Gorzej jak przegram, bo wtedy Krystian kupi mi skina takiego, jakiego on chce, a tego byśmy nie chcieli, co nie? Dobra, mamy dwie skrzynki, jest dobrze. Na początek jest dobrze. Bierzemy to i uciekamy. Bierzemy to i uciekamy. No chodź tu, Subi. Patrz, oni się będą teraz lali tu. Tak, zabiłam ich dwóch. Dobra, uciekam, mam 5 gemów. To jest kolejna skrzynka. Dobrze. No chodź tu, cwaniaku, na drugim. No chodź tu, cwaniaku, na drugim. Dobrze, dojechałam go. Mam 7 gemów, zostało 5 zadymiarzy. Idziemy dalej. Idziemy dalej. O kurcze, tutaj będzie źle. Tutaj będzie źle. Niech bomba na niego spadnie. Ten minionek się na mnie czai. Niedobrze, bo on jest na daleko. Jestem na blisko, muszę stąd uciec. Dobra, idę na dół. Idę na dół. O cholera! O cholera! Nie wiem, co mam robić. Dobra, uciekam na górę. To jest moja jedyna szansa. O ty chamie. Uciekam! Dobra, uciekłam. On mnie tu chce. 3 zadymiarzy zostało. No i co zrobimy? No i co zrobimy? Cwaniaczki. Dawajcie tutaj do mnie. Mam ulta. Mam ulta. Ale dobra, niech oni się tam wybiją. Ajć! Jeden został. Wielkie starcie. Nie mogę tego przegrać. Dawaj, minionku. Jest! Win! Woohoo! Udało się. Okej, mam szansę teraz się odkuć. Alright, alright. Co mam tutaj? Mamy skrzyneczkę. Dobra. Mamy pam. Dostała bombę jedną. Ajajaj. Zdążył. Zdążyłbym jeszcze to strzelić. Ale dobra. Trudno. Trudno się mówi. Gdzie ona uciekła? Tam do góry, tak? Rosie, raz. Rosie, dwa. Rosie, trzy. Rosie, cztery. I giniesz, misiu kolorowy. Lecimy dalej. Kolejny power cube, zik. Już mamy 3. Nieźle, nieźle. Została? Patrz, prawie. Pozbyć się Rosie together. Dobrze, dobrze, dobrze. Kolciku. Dzięki, że współpracujemy. Cieszę się bardzo z tego powodu. Pam. Pam jest zmuszona do pójść do krzaczków. Dobrze. Wizard. Jedna bomba. Uciekamy. Elo ci, mordo. Bum. 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 2400 tak daleko dostał. Ładnie.
Piperka? Najgorzej. Najgorzej. Leży! 3K! 3K bomba w oko! Mam lightowych przeciwników, bo jest wizardzik. I tutaj w krzakach jeszcze jest Crow, który uciekł i... Gdzie on się podziewa? Gdzie on się podziewa? Crow dobity? Kolejne dwa power cubesy? I co to będzie? Co to będzie? Farel kontra wizard i kolcik, tak? Dobrze, zgasiłem, wielkie starcie. Bomba, bomba. Nie trafiłem. Yes! 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 Okej, moi drodzy, Justyna wygrała. O mały włos by mi się również udało wygrać. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Teraz kupimy Justynie jej wymarzonego skina. Jaki jest twój wymarzony skin? Masz jakiś na oku? Tak, chciałabym różowego króliczka do Penny. Aha, bo ty go nie kupiłaś, jak był event wielkanocny. Nie. No to czyli dostaniesz go po Wielkanocy. Okej, gdzie jest ta Penny? Penny jest tutaj. Jest możliwość kupna w ogóle? Tak, za 80 gemów. Wow! Kupujemy. I mamy odblokowany nowy skin króliczek Penny. Ale jestem teraz śliczna. Na szczęście ja również dostanę jakiegoś skina, tylko jestem mega ciekawy, co Justyna mi tutaj zakupi. Jakiegoś tam dostaniesz. Ja na szczęście jej nigdy nie powiedziałem, jaki skin jest najbrzydszy moim zdaniem, dlatego zobaczymy, jaki Justyna ma gust i co wymyśli. Zrobimy tak, Justyna na chwileczkę wyjdzie, ja wam powiem, jakiego skina nie chciałbym dostać, tylko nie podsłuchuj pod drzwiami, tak? Dobra. No i zobaczymy, czy trafi w moje gusta. Okej, do widzenia pani. Do widzenia. Naprawdę mam iść? Naprawdę masz wyjść, tutaj się zamyka drzwi i ja będę do nich mówił, tak, to nie jest żart. Okej. No myślałem, że ja sobie żartuję, czujesz to? Mordeczki, powiem wam tak, tylko będę mówił po cichu, bo ona pewnie stoi i podsłuchuje. Okej, powiem wam, że najbrzydszy skin moim zdaniem to jest do bóla. Ten o, z kolczykiem w nosie, jest najbrzydszy. Najbardziej chciałbym dostać, ale i tak mi przecież tego nie kupi. No i ten do Barleya jest bardzo słaby, nie? Bo 30 kosztuje. Słaby jest. Najlepszy moim zdaniem jest... Ten o, Jesse ze smokiem jest taki. Okej, zobaczymy, co Justyna wybierze. Okej, jest ze mną Justyna z powrotem. No, jestem ciekaw, co tu mi zakupisz. Dobra, ty grasz zawsze Piperką, co nie? Do Piperki skina nie ma. Kurczę. Niestety. No dobra, więc lubisz też grać Penny? Do Penny jest tylko króliczek i mam kupiony. Ach. A do Rosie są jakieś? Nie ma. Jeszcze nie, za wczesna, za nowa postać. Dobra, a Dynamike? Dynamike ma. Dynamike ma kucharza. Kucharza ma, no. I tylko kucharza, no dobra, sprawdźmy dalej. A Shelly? Shelly ma taką bandytkę na jedno oko. No ty jesteś takim bandytą, więc by ci pasowało. Bandyta! Ale sprawdźmy dalej. Donitę mam, pandę, to jest akurat. Donity masz pandę, do Colta. Do Colta jest Elvis Presley taki. O, to do Colta kupimy ci Elvisa Presleya, bo ma taką samą fryzurę jak ty. Okej. Jestem za. Kup. I... Udało się. Cudownie. To nie był najgorszy mój skin. A jaki był najgorszy? Najgorszy moim skinem jest ból Teno. O Jezu, z rudą brodą. Tak, i z kolczykiem w nosie. Najgorszy. Faktycznie, ale w niego nie weszło, no dobra. A wy widzowie również dajcie znać w komentarzu, jakim waszym zdaniem jest najbrzydszy skin. Moje zdanie już znacie, Justyny może niedługo poznacie. A przypominam również o zostawieniu łapeczki w górę, jeżeli chcecie kolejny odcinek z JJ-ką. Jeszcze na sam koniec chciałam przypomnieć, żebyście subowali mój kanał, na którym również niedługo będą pojawiały się odcinki. Link do kanału JJ-ki znajdziecie w pierwszym linku w opisie tego filmu. My dziękujemy jeszcze raz wszystkim za uwagę, trzymajcie się, pa! Come on.